Pani Krystyno, kolejna edycja Przystanku Niepodległość. Jak zwykle niesamowici goście i tłumy ludzi, którzy przyjechały do Lewina Kłodzkiego dzisiaj. No, panie redaktor, Przystanku Niepodległość nie mogło nie być. Zbliża się wrzesień, wszyscy chcą się spotkać i należało się o to postarać, dlatego jesteśmy w gościnnym ośrodku Marysieńka w Lewinie, gdzie miały miejsce dwie pierwsze edycje i teraz też gościmy tutaj w ogromnej liczbie. Przyjechali goście z całej Polski, znakomici paneliści, szacowni ludzie świata nauki, kultury, dziennikarze, tak jak zawsze. Hasło tegorocznej edycji: nie złamie wolnych żadna klęska, a to zobowiązuje. Panie pośle, ja chciałabym zapytać o Zielony Ład, o transformację energetyczną. No, to jest bardzo uwodząca, ale ideologia. Panie redaktor, transformacja energetyczna jest czymś innym niż Zielonym Ładem, bo transformacja ma budować naszą konkurencyjność. A Zielony Ład jest fanatyzmem typu, że narzuci za duże koszty, które nie będą wyrównywały konkurencji, które będą po prostu wręcz blokować konkurencyjność gospodarek. Dam pani przykład. W Zielonym Ładzie jest zapisane, że mają być ograniczone ilości upraw, zmniejszenia ilości nawozu. I proszę zobaczyć, my musimy dać biododatki do paliw, coraz więcej. Jeżeli rolnictwo będzie ograniczone w produkcji, to biododatki będą zdecydowanie droższe. Co za tym idzie, będzie każdy litr paliwa droższy o 70 groszy. Czy to uważa pani, że to jest transformacja? Nie, to nie jest transformacja. To nie jest wyrównywanie konkurencyjności, bo produkt wyprodukowany w Europie będzie droższy niż wyprodukowany w Chinach, czy w Indiach, czy w Turcji. Więc jak najbardziej transformację oparto na technologiach nowych, ale nie ubieranie tego Zielonym Ładem, typu krowy są za bardzo emisyjne, typu coś, bo to już jest szaleństwo. Taki trochę marksizm. Taki marksizm. Narzucanie wszystkim wszystkiego. I kategorycznie jestem przeciw temu. A jak będzie nasza przyszłość w tym względzie wyglądała, pana zdaniem? Ale przyszłość, jak będzie wyglądała przyszłość? Jeżeli Unia Europejska poprzez nie zmieni pewnego kierunku w tym zakresie i nie przejdzie na zdrowe mechanizmy finansowania, które będą finansowaniem danych firm i w tych firmach będą środki, pieniądze w tych państwach, to nie będziemy szybko konkurować, a dziś te środki poprzez opłaty CO2 są przesuwane, tworzone są fundusze, z tych funduszy tych pieniądze można dopiero brać. To trwa lata. My nie mamy przy tej transformacji świata czasu na to lata. Po prostu nie mamy. Więc trzeba przyjąć nowe mechanizmy. Unia Europejska powinna dbać o własny rynek. Nie może być sytuacji, że stajemy się, można powiedzieć, Europą odpadów wyprodukowanych gdzie indziej. No, tak nie może być. To tu ma być produkcja, tu mają być miejsca pracy. I czy Unia w końcu określi, co jest paliwem emisyjnym, co nie? Bo raz mówisz, że gaz jest emisyjnym, raz nie. No tylko, że powiem im tak zupełnie szczerze, czemu kłamiecie tych ludzi? W Niemczech budują setki kilometrów rurociągów, pisząc, że to są rurociągi wodorowe, a tak naprawdę przejściowym paliwem ma być gaz. Bo wiecie, co będzie dalej? Wcześniej czy później w Nord Stream 1 i w Nord Stream 2 popłynie gaz rosyjski, to Niemcy będą dystrybutorem gazu na całą Europę poprzez interkonektory i inne rzeczy, które rozbudowywują. Tam też budują elektrownie rzekomo wodorowe, ale przejściowym paliwem będzie gaz. A tak wygląda z tym ich wodorem, że Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że komisja przyjęła nierealną ilość wodoru do wyprodukowania zielonego w Europie. Bo proszę państwa, znam się minimalnie na produkcji zielonego wodoru. Dziś te technologie są tak drogie, a zielony wodór jeszcze, kwestia logistyki, tam musi być ponad minus 200 stopni do transportu i wszystkiego po kolei,
że opowiadanie dziś o transformacji na zielony wodór jest wariactwem, tak? By dziś Państwu ktoś powiedział, że jutro polecicie na Marsa, tak, Kosiu? No jest możliwe lecieć na Marsa, ale to są pewne koszty. Tak samo jest możliwe produkować zielony wodór. Ale proszę Państwa, zielony wodór w produkcji, jak obliczyli niektórzy, to jest taki koszt, jakby baryłka ropy kosztowała 400 dolarów. A dziś kosztuje około 80. No to wytłumaczcie sobie, można coś wyprodukować i zrobić i kiedyś to z czasem wejdzie. Ale proszę Państwa, te technologie wejdą kiedyś, ale na zasadzie normalnej rewolucji przemysłowej, a nie ewolucji światopoglądowej. To jest prosta rzecz. My powinniśmy się rozwijać, w niektórych rzeczach nawet nie powinniśmy być pierwsi, bo zapłacimy premię technologiczną. Ale powinniśmy się rozwijać i mieć na to kapitał, a nie wyprowadzać ten kapitał, jeżeli chodzi o prawa do emisji. Bo nawet jak państwo pomoże wam w ETS-ie 2, stworzy fundusze dopłat, to teraz powiedzcie, czy to państwo będzie miało pieniądze na zbrojenie? To w co pójdziemy? W światopogląd zielony, czy bardziej idźmy w zbrojenie? To teraz zadaję sobie takie pytanie. My róbmy w tej Europie różne dziwne rzeczy, wprowadzajmy lewactwo zielone, wprowadzajmy gorzej niż marksizm, jak już się nam do talerza wtrącają, co mamy jeść, no to to już jest marksizm, gorzej niż marksizm, bo marksizm się do talerza nie wtrącał. Więc proszę zobaczyć, a z drugiej strony mamy zagrożenia. Import, eksport chiński. Prawie 500 miliardów do Europy. Euro. A my importujemy 300 miliardów do Chin jako Europa. Z drugiej strony transformacja, zielony ład. Ja się zapytam ich, czy jak, nie daj Boże, Putin zastuka do granic Unii Europejskiej, czy pani Ursula von der Leyen wyjdzie i pokaże mu papier, Donald Tusk, nie możesz jeździć tymi czołgami, bo one wydzielają za dużo CO2, i on ją posłucha? Więc bez silnej gospodarki w Polsce, bez silnej gospodarki europejskiej, którą niszczą technokraci brukselscy, bo jak mi nie wierzycie, zapytajcie się każdego dużego przemysłowca w Europie. Nie ma gospodarki polskiej, nie ma gospodarki europejskiej, a Europa będzie jak bezbronny Rzym. I mogę wam dać dziesiątki porównań tego wszystkiego. Mogę wam przytaczać uzasadnienia. Jeden z ich ludzi, który uczestniczył w władzy, swego czasu był premierem, nawet Włoch, się nie mylę. Niedawno, nie, to już świętej pamięci, skąd? Pan, zaraz ja przypomnę, pan Draghi, opracował raport, a przecież to jest człowiek z ich środowiska tak naprawdę. Środowiska mainstreamu unijnego. Opracował raport i w tym raporcie stwierdził, eureka, jedną rzecz, że gospodarka europejska traci konkurencyjność przez regulacje. Ja zacząłem patrzeć, czy pan niby Draghi nie jest generalnie, pan Draga, czy nie jest pan Mario, czy nie jest aby czasami. Nie, ja stwierdziłem, że on chyba jest, musiałem przez chwilę popatrzeć, czy on aby nie jest z jakichś ruchów konserwatywnych, czy z jakichś, bo już naprawdę zacząłem się zastanawiać, co jest grane. I pani Ursula von der Leyen, siedząc koło niego, przytakuje mu głową. Wiecie co, to jest naprawdę cyrk. To jest naprawdę cyrk, mówię szczerze, bo przecież ten pan współuczestniczył w wielu rzeczach unijnych, które były tworzone w wielu regulacjach. I czy dziś jesteśmy w stanie rozwijać gospodarkę, jak my będziemy musieli szybko do 2027? Kwestia ETS-u 2, kwestia emisyjności mieszkań, gazu. Proszę Państwa, proszę mi powiedzieć, czy stać Polaków w ciągu parę lat, 3-4 lat, zmodernizować wszystkie domy?
I to nie jest tak, że one nie są modernizowane. Bo popatrzcie się Państwo na Polskę 20-30 lat temu, popatrzcie się na Polskę teraz. Ci ludzie te domy zmodernizują. Ale jak będą lepiej zarabiać, jak będą mieć pracę, to przecież każdy wymienia okna, robi elewację, modernizuje. Ale to dyktuje ekonomia i logika. Mam pieniądze, inwestuję. A nie generalnie nagle mam wyrzucić piec gazowy, bo będę płacił emisję, mam robić wszystkie inne rzeczy. No jak? To powiem wam, to jak to zrobicie? No po prostu zrobicie to kosztem innych rzeczy. To nie jest normalny rozwój. Ja nie mówię, żeby nie dbać o środowisko, ale to się robi na zasadzie ewolucji, a nie rewolucji. Czy Polska nie jest czyściejsza niż była 30 lat temu? Jest! Bo ludzie zamożnieją, ludzie dbają o środowisko. To jest zasada edukacji i generalnie tych środków. Ale do tego nie zrobią dobrej transformacji różnych fajnych rzeczy ludzie, którzy będą ubodzy. Bo jeżeli ktoś jest ubogi, nie ma pracy, to jak ma zmodernizować ten dom? No, przecież to jest wszystko, które pędzi do jakiegoś głupoty. Absurdy, które się łamią z jednym drugim. O, parę milionów ładowarek elektrycznych stwierdzili, musimy mieć do 2027 roku. Okej, parę ładowarek, parę milionów, tylko zapomnieli, że Unia Europejska może wyprodukować tylko 30%, a 70% wyprodukują Chiny, które zwiększą emisyjność. Nie wiem, czy pani Urszula chce kopułę nad Europą wybudować, ale do tej pory świat nie idzie z ich tempem, tylko świat eksportuje to do Europy i wyżyna polskie firmy. A wy tracicie miejsca pracy. A wy tracicie miejsca pracy, bo jest droga energia, bo są energia, bo są spekulacje, jeżeli chodzi o CO2, bo jest wszystko na głowie postawione. I to jest główna tragedia. I nienawidzę mówić, jak nie ma diagnozy. Ja sobie nie wyobrażam Polski. Kiedyś, jak przegraliśmy te wybory, oczywiście, też to mogę głośno powiedzieć, część tych wyborów przegraliśmy, bo uważam, że było trochę oderwanie od rzeczywistości niektórych. Więc oderwanie od tego, jak wygląda. Trudno, stało się źle dla Polski. Ale niech sobie Donald Tusk nie wyobraża, że to jest ta sama Polska, która była 10 lat temu. Tak jest. To jest inna Polska. I na tym się przejdzie. To jest zupełnie inna Polska. I dziś trzeba podejmować decyzje. Ja pamiętam, jak myśmy podejmowali decyzje. Spałem 4-5 godzin. Co tydzień był kontakt z premierem. Rozmawialiśmy o sprawach międzynarodowych, które były ważne dla naszej gospodarki, ponieważ Orlen ma aktywa w różnych krajach. Zastanawialiśmy się, myśleliśmy, jak zrobić ze strony państwa, jak zrobić ze strony Orlenu. Jak tą gospodarkę bardzo ożywiać. A dziś prezes Orlenu mówi, że on w życiu nie widział się z premierem. A premier wychodzi po spotkaniu z panem kanclerzem i mówi, że będzie pomagał Niemcom w logistyce. Zapomniał, że przez ten rurociąg płynie ruska ropa do rafinerii, tak naprawdę ruskiej w Niemczech. Więc proszę Państwa, więc ja nie wiem, jakby chyba miał kontakt z prezesem Orlenu, to by mu powiedział, stary, to jest ropa ruska. I dziś mamy następną sprawę. Dziś płynie w rurociągu drużba ropa ruska, za chwilę pan kanclerz wybiera się do Kazachstanu i w Nord Stream 2, Nord Stream 1 rzekomo będzie z czasem płynął gaz kazachski, ale on będzie ruski. Więc proszę Państwa, tak wygląda ta cała historia. To są fakty. I nie powiedziałem nic, co jest nieprawdziwe. Nic. A jaka diagnoza? Przede wszystkim, proszę Państwa, wzmocnić jeszcze bardziej Orlen, wzmocnić procesy inwestycyjne jak najszybciej, budować nowe źródła wytwarzania energii, nawet zmienić parę ustaw, żeby bardzo szybko budowało się to, bo dziś niektóre spółki są większościowe Skarbu Państwa i muszą implementować ustawę o zamówieniach. Potem arbitraże, nie arbitraże. Proces przygotowania trwa 6-7 lat, zanim zacznie się budowę. Nawet opłacałoby się mieć w tych spółkach 49,9,
procent jako państwo, bo one są nie do przejęcia, ale wtedy nie implementuje się ustawy o zamówieniach publicznych i te spółki szybko działają. A jak już nie chcemy tak, to twórzmy nowe spółki, nawet z podmiotem prywatnym, polskim podmiotem, które będą poza ustawą o zamówieniach publicznych i realizujmy szybko inwestycje, bo taką inwestycję trzeba zaprojektować i zrealizować w ciągu 5 lat, a nie projektować 7 i nie realizować 5, bo już jest 12. To jest to, co mówią elektrownie atomowe, że może za 10 lat czy 15 zaczną. Czyli nie zaczną nigdy. Bo dziś technologie się zmieniają. Jak ktoś mówi o inwestycji za 10 lat, to jest głupi, bo za 10 lat będą inne technologie. O tak to szybko idzie. Więc to jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić. Drugą rzecz, absolutnie odejść od ETS-u 2, a te środki ukierunkować w proces inwestycyjny, jeżeli chodzi o ETS 1, prawa do emisji, to ta firma, która inwestuje w zeroemisyjną energetykę, powinna mieć obniżony koszt CO2, jeżeli inwestuje choćby w geotermię czy w inne źródła wytwarzania. Ale to już trzeba załatwić na poziomie europejskim. Nie jakieś generalnie fundusze, które przyjdą do nas za 5 lat, tylko swoimi środkami zrobimy inwestycję. Wtedy ta inwestycja będzie miała stopę zwrotu i wtedy nikt nam nie robi łaski, bo każdy bank udzieli kredyt. Każdy bank udzieli kredyt wtedy, bo banki są po to, by zarabiać. Przecież banki nie będą udzielać kredytów do inwestycji deficytowych. Nie będą. Więc stworzyć proste mechanizmy. Jeżeli ktoś się pyta, czy nie jestem za Unią Europejską. Jestem. Nie ma możliwości być nie w Unii Europejskiej. Ale nie w takiej formule, że ta Unia Europejska ma być dwóch państw i gospodarki mają być dwóch państw, a my mamy tylko wycieńczać, płacić miliardy za prawa do emisji spekulantom i innym firmom w innych krajach, które mają środki do transformacji, a my nie mamy środków, żeby wybudować jednej elektrowni. No nie można w ten sposób iść. A jeżeli ktoś krytykuje działalność moją i naszą, to pragnę zaznaczyć, że to wyniki świadczą to, co on na początku powiedział. I zdaję sobie sprawę, że ta niezorganizowana grupa, można powiedzieć banda, będzie nas ciągała, zamykała i niszczyła i podstawiała świadków i analizy. Oni robią analizy, audyty. A co oni myślą, że myśmy podejmując te decyzje nie robili analiz, które robiły międzynarodowe firmy z Wielkiej Czwórki i inne, co, że podjęliśmy tak decyzję, bo siedziało kilka głupków i podjęło decyzję? Przecież to też były analizy. To też były dziesiątki analizy. Przy takich procesach to było 200-300 ludzi zaangażowanych. Co oni robią z ludzi kretynów, że ja za biurkiem podjąłem decyzję i nikt nic nie liczył? To jest, słuchajcie, to są doradcy, to są komitety, to jest rada nadzorcza, to jest zarząd 11-osobowy. A muszą być wszystkie parametry spełnione, by podjąć taką decyzję. Nie można opowiadać, że ktoś podjął tę decyzję w sposób głupi. Podjął w oparciu o tamtych czasach, które były w tamtym czasie. Więc to jest głupie gadanie, mówiąc, że petrochemia jest droga. Niech se sprawdzą, ile kosztuje w Arabii Saudyjskiej taka instalacja. Niech se sprawdzą, ile kosztowała w Pensylwanii w Ameryce taka instalacja. Też kosztowała 130% więcej niż zakładana. Niech se sprawdzą. A i potem głupoty Polakom opowiadają. Więc jak chcą panowie zależność, bo w Niemczech ma się budować podobna instalacja, to niech powiedzą. Tak zażnęli CPK, bo mówią, że koncepcje będą zmieniać. W międzyczasie niemiecka Lufthansa w Frankfurcie zapowiedziała rozbudowę portu. No i co? Czy słyszeliście to w mediach? Przecież oni się nawet nie kryją z tym, słuchajcie. Jeden z polityków niemieckich twierdzi, że bo się wygadał, że trzeba sprawdzić pól Polaków, do jakiego stopnia mogą być pod butem. I to robią. To robią, chcę wam powiedzieć. To niestety realizują. Nie jestem zwolennikiem kłótni, nie jestem zwolennikiem walczenia z sąsiadami, ale jestem zwolennikiem dbania o własne interesy narodowe.